Siemanko, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy w Battlefield 4 na mapce Smocza Dolina. Będziemy grać w dominację, czyli prawie jak w kanały Noshar. A o czym dzisiaj pogadamy? No, w ostatnim czasie pojawił się kontrolowany wyciek, czy może jakiś żart. Jeszcze to nie zostało ani potwierdzone, ani zaprzeczone, że kolejną częścią Battlefielda będzie Battlefield 2143. No i o czym tak dokładnie pogadamy? No mam nadzieję, że to nie będzie tak do końca 2143. Może troszkę futurystyczny, chociaż wolałbym czasy teraźniejsze, czyli to co widzicie na przykład teraz. A co bym tam chciał? Co bym dodał, co bym odjął? Takie moje gdybanie. Mam nadzieję, może się część tych moich słów sprawdzi. To będzie nie lada heca. Ale dobra. Co na początek? Dowódca. No, jaki jest, taki jest. Ale troszkę bym go zmienił. Powiedzmy, dając możliwość zabicia go. Ale jak? Może dać jakieś pomieszczenie na, powiedzmy, respie przeciwnika, albo w którymś z samolotów by on latał? Trudno powiedzieć, bo na polu bitwy jako taki dowódca, no, ciężko by było. Ciężko by było go się pozbyć. Nie wiem, jak to dokładnie by było zrobić. Ale co jeszcze, oprócz tego, że można by było go zabić, dodać mu więcej możliwości i niezależne, i te możliwości by zależały nie od tego, jaki punkt przejmiemy, tylko ile akcji wykona nasza drużyna, powiedzmy. Żeby miał więcej opcji ofensywnych, tak zwane, nie tylko tomahawka albo wezwanie kanonierki, ale powiedzmy, nie wiem, jakiś zrzut artyleryjski czy coś w tym stylu, ewentualnie wezwać jakiś samolot z, jak to było w Battlefieldzie trzecim, z tym transportowcem, który transportował lawety. Ciekawa by była opcja. Ktoś wzywa pojazd i no, leci samolot, który oczywiście można zestrzelić i z niego wyrzucają lawetę, powiedzmy. Dalej, pojazdy. Większa różnorodność, powiedzmy po dwa rodzaje czołgów, ewentualnie jeden czołg, niszczyciel czołgów, dwa rodzaje lawet różniące się, powiedzmy, rodzajem uzbrojenia lub pancerzem, powiedzmy, tak jak było nie było tak, ale w Battlefieldzie trzecim na większości map mieliśmy z rosyjskiej strony BWP, bojowy wóz piechoty, ale na już Zatoce Omańskiej był BTR, czyli nie mogliby dać tak samo w kolejnej części, żeby dwa rodzaje lawet jeździły po jednej mapie. To tam dalej, no już powiedziałem, czołgi i niszczyciele czołgów, też były niszczyciele czołgów w Battlefieldzie trzecim, na którym z dodatków się pojawiły, tylko nie pamiętam dokładnie którym. Na tej bitwie pancernej też było bodajże te niszczyciele czołgów i chyba jeden był czołg zwykły. Dalej, kustomizacja postaci. Dać większe możliwości kustomizacji postaci, nie tylko zmiany koloru. W małym stopniu zmiany koloru munduru, ale powiedzmy, nie wiem, zmienić głowę, dodać jakiś hełm czy coś i dla każdej klasy odpowiednie tam zestaw tych, kurde, kustomizacji, żeby, no, żeby było można odróżnić te klasy, oczywiście. No, dodatkowo to tam by mogli jeszcze dodać ciekawego w tych kustomizacjach. No chyba tyle, nie? Żeby nie było ataku klonów. 60 osób na serwerze i 30 wygląda tak samo. Dobra, dalej. Levolution.
No, takie Levolution by się przydało, które by naprawdę miało wpływ na całą rozgrywkę, powiedzmy tak jak było na strefie powodziowej. I no, tam było napisane w tym jednym z mailu, co niby wyciekł, że Levolution było na tej mapie, ale coś tam było do rozwalenia. Tylko że ten budynek chyba mógł polecieć w 8 różnych kierunkach, z tego co dobrze pamiętam. Tryby gry oczywiście te same, standardowe, plus bitwa pancerna, taka z różnym rodzajem uzbrojenia, nie tylko czołgi czy coś takiego. Większa ilość na lawety, pelotki, artyleria, helikoptery, coś jeszcze mogłoby być innego. Prosty, kolejną rzecz, którą bym dodał, prosty edytor map. Tutaj widzicie, jest dużo takich elementów, które można przestawiać, dodawać, odejmować, powiedzmy te przyczepy. Wszystkie budynki bym zostawił, co są, z całą resztą mógłbym, kurczę, całą resztę mógłbym dać do modyfikacji, powiedzmy te palety z cegłą, widlaki, ciężarówki, takie mniejsze elementy. Można by było przestawiać, to też by było dobre. I kolejna opcja, dodałbym jeszcze jedną frakcję. Oprócz Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin, dodałbym powiedzmy jeszcze frakcję NATO. Bardzo fajnie by było pograć którąś z europejskich maszyn bojowych. Niemieckie czołgi Leopardy, helikoptery te. Kuźwa, teraz mi pamiętałem, a teraz akurat zapomniałem, jak nagrywam materiał. Jak na złość. Eurokopter. No, helikopter szturmowy, jakieś inne pojazdy. Sami zaproponujcie, co by można było dodać. No i to chyba tyle. No, oczywiście standardowe deathmatche, podboje. No i ciekawa opcja na większą ilość graczy na serwerze do 120. Ciekawa opcja. No to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Więc dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, no i oczywiście komentowania. Na razie, cześć.